Cześć, witam was, ja jestem Legwanaoto, Rome Total War i gra, którą ustawiam właśnie z graczem o niku Losadado. No Element Artillery. Bez słoni i artylerii. Słonie mi nie grożą, więc nic to. Teraz możemy zbudować armię. Gramy na 10k, więc ustawiłem tylko srebrne upgrade'y. Weźmiemy sobie moich hetairów. 3 oddziały. Dwa oddziały łuczników. I co by tu jeszcze? Może najemników damy jednych. I możemy grać. Tak właśnie wygląda budowanie armii w Rome Total War. Jeżeli ktoś tego nie wie, to teraz już wie. To szare okienko, które prawdopodobnie widzicie w filmie, to jest mój X-Fire. On się tak dziwnie wyświetla, ale to nie problem. Teraz posłuchamy, co mówi ten pan tutaj, ten napisany na dole, i poczekamy na gracza, na mojego przeciwnika. On wybrał, z tego co widziałem, Rzymian. Zobaczymy, co wyjdzie z tej bitwy. To jest pierwszy komentarz, jaki robię na żywo, więc trudno mi przewidzieć, czy potrafię jednocześnie grać i komentować. Spójrzcie, jak ustawiam moje jednostki. Właśnie wszystko już robię za pomocą klawiatury. Mogę ich tak ustawiać, tak ładnie. Zrobimy zbliżenie, żebyście widzieli, co ja z nimi robię. Pyk, 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 pyk. To jest dość proste, kiedy się już człowiek nauczy skrótów klawiszowych. Zrobimy tak. I tych panów może schowamy gdzieś w lesie tutaj. O, oni są schowani, to te drzewka pokazują, że są schowani. Dobrze. Możemy zatem startować grę. Nabierzemy mu jeszcze GLHF i uśmieszek. Co by się chłopak nie martwił. Możemy zaznaczyć od razu wszystkie moje jednostki bez tych trzech. Oj, to... O rany. Coś dziwnie moja klawiatura reaguje. On, jak widzimy tutaj, zostawił tylko swoją jednostkę generalską i tu gdzieś jest jednostka nieschowana. I są to łucznicy. Łucznicy auxiliarii. Dobrze, widzę, że on... O, moi już jesteśmy schowani, no proszę. Że on raczej nie ma zamiaru się ruszyć, dlatego może spróbujemy wyciągnąć trochę go z tej kryjówki. Schowamy na razie te dwa oddziały moich hetairów, żeby nie wiedział dokładnie, co mam tutaj. I powoli, powoli pójdziemy w jego stronę. Widzicie, moje jednostki sobie tutaj maszerują. Skład mojej armii widzieliście już, jakim budowałem, ale teraz może szybko pokażę go jeszcze raz. Tu z przodu widzicie jedną z moich dwóch jednostek kreteńskich łuczników. Za nimi idą moi królewscy pikinierzy. 4 oddziały. Tutaj są moi najemni miotacze, ileryjscy najemnicy. 1 oddział. Złoty atak. I tutaj jest jedna z moich jednostek hetairów odkryta, a z tyłu widać jeszcze dwie. Zrobimy sobie zooma na mapę, tutaj żebyśmy dokładnie widzieli ruchy swojej przeciwnika. A on na razie swoich jednostek nie rusza wciąż. Mogą się tego spodziewać, widząc mapę, którą wybrał, ale już teraz wydaje jakieś polecenie swoim jednostkom. Tak, wydał. Widzieliście animację generała i ruch jednostek łuczników. Dlatego obserwując samego generała można wiedzieć, czy coś się będzie działo, czy nie. Teraz jego łucznicy się ukryli. Tam widzicie, powoli zbliżając się moje jednostki, znowu animacja generała i jego łucznicy pojawili się znowu na mapie. A moi ludzie już tu się ustawiają w pozycji, którą zleciłem. Przytrzymując spację można zobaczyć pozycję, w jakie kazałem ustawić się jednostkom. Jego generał jest jeszcze trochę poza moim zasięgiem. A nie, już jedna jednostka łuczników najwyraźniej ma zasięg i zaraz powinna dostać prawdopodobnie ta. Tak, mają zasięg. Możemy też łucznikom od razu wyłączyć skirmish mode, czyli ten tryb, w którym oni uciekają, kiedy ktoś do nich podchodzi. Ponieważ tego nie za bardzo lubię. Jak generał ostrzelany, co prawda żadnych trupów tutaj nie widzimy, ale za to jego generał wycofuje się. Prawdopodobnie mój przeciwnik próbuje mnie zwabić w jakąś zasadzkę straszną i groźną. Dlatego może, żeby pokrzyżować mu trochę plany, przejdziemy się w tą stronę. Bo jego zasadka prawdopodobnie jest tutaj, gdzie był jego generał. Zobaczymy, jak on zareaguje na to. A zatem, jeżeli pójdziemy w tą stronę i on, żeby odeprzeć moje ataki, będzie musiał skierować się tutaj. Tak, stąd, z tego miejsca, gdzie prawdopodobnie ma ukryte jednostki w tą stronę. Wtedy moja kawaleria będzie mogła atakować go od tyłu, albo w najgorszym wypadku od jego lewej flanki, bo będzie przestawiony wtedy. Dlatego teraz powoli, może przesuniemy tych moich hetairów, żeby oni się ustawili jakoś w bardziej bezpieczne miejsce, na przykład gdzieś tu, i żeby ruszyli biegiem, żeby nie padli ofiarą zaczajonych tutaj łuczników. Dobrze, kiedy dojadą do moich jednostek. O, to możemy im wyłączyć bieg, żeby się niepotrzebnie męczyli. A teraz te strzały, które będą padały na hetairów, będą także przyjmowane na klaty tych moich królewskich pikinierów, którzy są dużo mniej podatni na strzały. I ich mój przeciwnik może śmiało ostrzeliwać. Teraz widzimy, o, pojawiła się armia mojego przeciwnika. Jedna jednostka kawaleryjska, druga jednostka to jest jazda pretoriańska chyba. Tak, to wygląda na jazdę pretoriańską. Trzecia jednostka jazdy pretoriańskiej, czwarta jednostka jazdy pretoriańskiej. Nie, to jest generał, tak, to jest gwardia generalska, ale jest dużo mniejsza, jak widać. Widzimy 4 jednostki gwardii pretoriańskiej, czy jazdy pretoriańskiej właściwie, bez upgrade'ów. Żadna z tych jednostek nie ma upgrade'ów w ogóle. To jest dziwna decyzja ze strony mojego gracza, ale no chyba nie mi to oceniać, bo nie wiem, jaką on ma strategię na tą bitwę. Jego jednostki tutaj jakieś ruchy robią, próbują mnie zwabić. Próbują mnie stanowczo zwabić w stronę lewą. Ja mimo wszystko idę w prawo, więc mój przeciwnik chyba nie jest z tego powodu zbytnio zadowolony. Ta bitwa najwyraźniej potrwa trochę, ponieważ ja nie mam zamiaru dać się złapać w pułapkę mojego przeciwnika, ale nie mam też zamiaru stać bezczynnie u siebie i czekać, aż on się pojawi, ponieważ to jest no po prostu nubstwo. Nie jest to fajne zachowanie i uważam, że jest dość niesprawiedliwe w stosunku do przeciwnika. On tutaj stara się chyba to zrobić, stoi cały czas w miejscu z potrójną szybkością. Sorry, real time man. O, widzicie. Chciał wybrać opcję gry z potrójną szybkością, ale ja musiałem się na to zgodzić. Ponieważ najwyraźniej nie ma w ogóle zamiaru się ruszać swoimi jednostkami. A mi to wcale, wcale nie odpowiada. Ja wolałbym, żeby on się jednak nimi pojawił, pokazał tutaj. Teraz zgrupujemy moje jednostki ładnie. I dzięki temu, że są zgrupowane, możemy ich przemieszczać, nie zaburzając szyku. Dobrze, teraz możemy zacząć się poruszać biegiem, żeby się rozgrzali trochę przed bitwą, ponieważ będę zaraz atakował z tej strony mojego przeciwnika. Bo on liczył na to, że podejdę od przodu, dlatego jego jednostki są z pewnością ustawione frontalnie w tą stronę. I póki co ich nie przestawił, bo przy przestawieniu ja bym je namierzył. Ja bym je zobaczył na mapie. Czy to jakieś ruchy jego kawalerii? Nie, chyba nie. Tylko się do mnie ustawia frontem. Dobrze. I teraz obchodząc go, albo zaatakuję jego flankę, albo wymuszę pokazanie się jego jednostek przy przestawianiu. Teraz błędem byłoby, gdybym ruszył moimi łucznikami do przodu, dlatego wezmę tylko te jednostki. Poczekam, aż one się ładnie ustawią i ruszę na przód. O! Pojawiły się jego jednostki. No proszę. Kohorty. Oczywiście, widzicie, wymusiłem przestawianie się jego armii i dzięki temu teraz wiem, co on tutaj ma. Łucznicy auxiliarii, kohorty miejskie, wczesne kohorty legionów, z tego co widzę, tak mają orzełka, albo kohorty legionów i dużo kawalerii, dobrze. Teraz, kiedy już wiemy, gdzie jest i co ma, możemy powoli zacząć zbliżać się całością armii. Z tego co widzę, tu jest taka mała górka. O, już. On coś kombinuje. Próbuje wykorzystać ten teren i te drzewa wszystkie tutaj. I zbliża się do mojej kawalerii powoli. Też próbuję tutaj. Chyba zamieniamy się stronami powoli. Tylko nie chciałbym, żeby on teraz złapał moich hetairów tam. On wchodzi na górkę. No jej, najpierw się chował w lesie, teraz idzie na górkę. To nie jest chyba gracz, który ma... Może i ma doświadczenie, ale chyba w tym meczu nie postanowił grać zgodnie z zasadami takiej etykiety Rome Total War. No trudno, będziemy musieli sobie z tym poradzić. Gdzie są jego łucznicy? Może ja spróbuję ich... Nie, oni są stosowani. Dobrze, spróbuję złapać w takim razie uderzenie na jego tył, jego piechoty. A moje jednostki niech powoli poruszają się tutaj w górę. Albo nie powoli, szybko, oni się poruszają w górę. I teraz szybko się zmywamy. On prawdopodobnie jeszcze rzuci we mnie swoim pilium. Ale ono najwyraźniej tutaj nie zagraża mi za bardzo. I teraz spróbujemy moje jednostki skierować przeciwko jego jednostkom. I tutaj powinna być już w miarę sensowna walka. No i widzicie, jeden z jego oddziałów właśnie idzie sobie po papa. On przełączył się na miecze, ja też się przełączyłem na miecze. I teraz powoli wycinamy go, ale już tutaj zbliżają się jego jednostki kawaleryjskie. Ja ruszam moją piechotą. Do boju, panowie, do boju! Bić kawalerzystów, znaczy nie piechotniców. I teraz, kiedy oni są ustawieni na nich, to zrobimy tak. Wyciągniemy moje włócznie. Wyciągniemy tak. I oto! Śmierć i zniszczenie. Siejemy postrach, panowie, siejemy postrach. Siejemy postrach. Bez panów. Teraz w nich łuczny. Tak, to nie jest standardowa taktyka, jaką przyjmuje się przy walce falangą, ale muszę sobie radzić z tym, co mam, prawda? Dobrze, teraz wykorzystajmy to, że ja mam jeszcze kawalerię, a on już jej nie ma. Proszę, moja falanga wygląda po prostu przerażająco. To już nie jest falanga, to jest już jakieś... No już nawet wolę nie zgadywać, co to jest. Moi kawalerzyści mogą za to wykorzystać jakieś hammer and anvil strike, tak zwane. Czyli technikę młoty i kowadła, a ja mogę zaatakować w tym czasie też jego łuczników. Dobra, panowie, teraz... Kawalerzyści się cofają i atakujemy de novo. Moja falanga sobie radzi. Gdyby on spróbował wykorzystać swoją przewagę liczebną, to z pewnością zadałby mi dużo większe straty, ale on najwyraźniej woli uderzać po prostu frontalnie na mnie. Tych łuczników wejdziemy tutaj, w tą stronę ustawimy. Szyku zwartym. Oj, mój generał umarł. To nie jest zbyt dobry znak dla mnie. Ale myślę, że damy sobie z tym radę, ponieważ on atakuje mnie kompletnie od frontu. co jest strasznym błędem. Dobrze, teraz moje kawalerie ściągniemy ich trochę na dół i spróbujmy jakieś kolejne... O, teraz postanowił zaatakować mnie od flank i to może przynieść jakieś efekty dla niego. Zresztą się moja kawaleria tutaj zmierza. No, teraz zaczął mnie otaczać. Teraz zaczęło się robić dla mnie mniej przyjemnie, ale ja postaram się... Spróbuję poobracać moją falangę tak, aby atakowali ich jakoś sensownie. Oj nie, moja falanga się sypie. A jego jednostki jeszcze się nie sypią. A wolałbym, żeby się już posypały. Byłoby bardzo, bardzo sympatycznie. Ponieważ teraz ta bitwa zamienia się... O, dobrze, jego jednostki też się sypią. Jeszcze teraz zbijemy moje jednostki łucznicze. Już nie mam nikogo na froncie, więc możemy się obrócić, panowie. Już nie stójcie plecami do tych Rzymian. I możemy zacząć ich atakować z jakichś sensowniejszych kątów. A wy ostrzelajcie tego generała, panowie. Teraz tych panów wyłączymy z falangi i po prostu wrócimy ich, żeby zajęli się... O, łuczników przerzucimy na generała, żeby go zbili trochę. I w tym momencie już zaczynamy kończyć tą bitwę. Co tu jeszcze ma? Ja ma jeszcze tutaj łuczników, którzy starają się mnie ostrzeliwać. Ale ja chyba teraz mogę już śmiało... O, mogę wysłać tych panów na nich. Oni co prawda prawdopodobnie nie dojdą nawet do nich. Ale jeszcze skierujemy na nich tych łuczników i kawalerię, albo nie kawalerię, może poślemy, żeby goniła za uciekającymi jednostkami, żeby przypadkiem nie znudziło im się to uciekanie. Tych za tymi, tych jest 3, to nieważne. Tych za tymi 8. I moich falangitów poślemy też na jego łuczników. No i moje oddziały łucznicze już też strzelają do jego. Zarówno moi, jak i jego ludzie są w formacji zwartej. Ale to już chyba nie ma znaczenia, ponieważ on ma 21 łuczników, ja mam 38 plus 17. Więc mam dość sporą przewagę liczebną. Jego co prawda są chyba lepsi jakościowo, ale przy takiej przewadze liczebnej już i tak nie ma on szans. O, teraz jeszcze wyłączył formację zwartą, to może ja za jego przykładem pójdę i zrobię to samo. Dobrze, i teraz niech oni sobie ładnie do niego dalej strzelają. Trochę się ta bitwa przeciąga, ale już mogę napisać mojemu przeciwnikowi GG WP i uśmiechnięta buźka, żeby nie było. Co prawda miał tutaj kilka brudnych zagrywek i to chowanie się w lesie, ale za to bardzo ładnie wykorzystał mój manewr flankujący, żeby wejść na to wzgórze. I mimo wszystko wcale się na nim nie kampił, tak jak się spodziewałem. Może to z powodu tego, że wysłałem na niego moich kawalerzystów, o, którzy teraz już są zwolnieni, więc mógłbym ich wysłać na tych łuczników. Najpierw niech sobie idą spokojnie. Później niech biegną. Możliwe, ale mimo wszystko zszedł na dół do mnie. I teraz, co prawda, powinien już powiedzieć GG. O, moim łucznikom skończyła się amunicja. Temu większemu oddziałowi. A jego zostało 9. Może teraz już powinien powiedzieć GG, ale nie wszyscy stosują się do tego zwyczaju. To nie jest tak ogólnie przyjęte, więc nie mogę mieć płonące strzały. To dobre. No, więc nie wszyscy muszą się stosować do tego zwyczaju. Pisanie GG, kiedy bitwa jest już przegrana. Może on po prostu chce zagrać to do końca. Nie mam mu tego zupełnie za złe. Ej, moi ludzie przebiegli obok niego. Chciałem właśnie powiedzieć, że piękna szarża, a tutaj tej pięknej szarży za bardzo nie uświadczyliśmy, dopiero teraz. O, proszę. I tym atakiem przepłoszyłem jego łuczników i już nie muszę się tutaj prężyć i męczyć, żeby coś mówić o tej bitwie, w której nic się już od jakichś 5 minut nie dzieje. I tak oto uczestniczyło z mojej strony 446, z jego 433. Ja zabiłem 389, on tylko 301. No tylko. To jest dość duży procent mojej armii. I przeżyło moich 181, a jego 23. I to są chyba ci łucznicy tutaj, plus te jednostki... Znaczy, to jest, są oczywiście ci łucznicy tutaj, plus te jednostki, które wcześniej uciekły. Możemy jeszcze zobaczyć statystyki bitwy, tak zwane. I zobaczyć, kto zadał największe obrażenia z mojej armii. I byli to królewscy pikinierzy, oddział drugi. A nie, byli to hetairowie, którzy zadali aż 70 strat, tak? 70 jednostek zabili. Jak się spisali moi łucznicy? No, powiedzmy. No, tutaj bardzo ładnie są rozłożone moje statystyki. I to by było na tyle. Jeszcze pokażę wam, zapiszę tą bitwę. Tutaj widzicie, nie mam za bardzo zunifikowanego systemu zapisu, ponieważ jest tutaj ograniczona ilość znaków. Można tych znaków dać o tyle tylko i dalej koniec. W Medievalu ta ilość znaków jest większa. Więc piszemy to 1v1 hash to będzie 7, bo dopiero 7 bitwa, którą zapisałem z 1v1 oczywiście, bo mam też inne. Nie, 1v1 to będzie 5 dopiero, z tego co widzę. No i to chyba tyle. A, mogę napisać jeszcze W. Zapisz grę. Dziękuję wam, że oglądaliście. Poproszę was o te łapeczki w górkę. Łapeczki w górę. Kciuki w górę. Jeżeli wam się podobało, to możecie kliknąć subskrybuj. Jeżeli wam się nie podobało, to możecie nie klikać subskrybuj. Trzymajcie się i cześć.